No i czego szukamy? Szukamy obrazka, który różni się od pozostałych. Mamy 9 obrazków do naszej dyspozycji, także umówmy się, że co prawda obrazkowe zagadki najprostsze nie są, ale zaczynamy od tej najprostszej tego typu, bo tylko 9 obrazków. Jeżeli ktoś z Was jak najszybciej wypatrzy tę krówkę, która jest inna, zapraszam od razu do studia. Przypomnę w międzyczasie zasady, ale mam nadzieję, że słuchając tych zasad już przyglądacie się zagadce, bo kto pierwszy, ten lepszy. W naszym programie mogą prosić o osoby, które mają kończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, system sam do ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz na www.superstacja.tv. To co, przyglądaliście się tej krówce? Najprostsza tych obrazkowych zagadek, bo tylko 9 obrazków, a będzie coraz trudniej. Także jeżeli są przed telewizorem osoby, które lubią tego typu zagadki, to myślę, że dzisiaj też znajdą coś dla siebie. Natomiast kto woli te prostsze, lekkie zagadki, które łatwiej i szybciej się rozwiązuje, to teraz. Teraz zapraszam do studia, bo jak zrobi się trudniej, może się okazać, że już sobie rady nie dasz. A teraz jeszcze szybkie 30 zł do wygrania. To co? Czy ktoś przyjrzał się już na tyle uważnie, że znalazł tę krówkę, która od pozostałych się różni? No, mimo że zagadka najprostsza z tych na spostrzegawczość, to jednak te zagadki na spostrzegawczość same w sobie najprostsze nie są, więc rozumiem, że przyjrzeć się chwilę trzeba. Ale nie czekajcie, że już macie gotową odpowiedź, bo tak jak już wspomniałam, kto pierwszy, ten lepszy. W tym programie wygrywają pieniądze no, nie tylko te osoby, które potrafią rozwiązywać zagadki, ale te, które potrafią te zagadki rozwiązywać szybciej niż pozostałe. To jest dość istotna kwestia, także jeżeli już poradziłeś sobie z zagadką, nie czekaj, aż ktoś inny cię wyprzedzi. Wykorzystaj tę przewagę. Program dopiero się rozpoczął. Nie wszyscy zdążyli się zorientować, że już trwa, że już można wygrywać pieniądze. Może nie wszyscy zdążyli się już uważnie przyjrzeć zagadce, a ty już wypatrzyłeś tę krówkę, która od pozostałych się różni. No to nie czekaj. Jak najszybciej zapraszam cię do studia. Można wygrać 30 zł. Nie trzeba wychodzić nawet z domu, żeby sięgnąć po te pieniądze, także to szybko. I póki co jeszcze łatwa kasa do wygrania, bo jak zrobi się trudniej, no to już nie będzie tak łatwo znaleźć rozwiązania, a widzę, że w tym programie poziom trudności zagadek wzrasta. Czasem w takim lekkim tempie, czasami dość mocno reżyser przeskakuje na te poziomy trudności. No, cieszę się, że dzisiaj reżyser jednak zaczął od rozgrzewki, bo jak zaczyna od razu z tymi zagadkami z górnej półki, to zawsze mam obawy, czy nie przesadził ze stopniem trudności. A tak, co prawda zagadki na spostrzegawczość jakieś umiejętności od nas wymagają, także nie są to zagadki dla każdego, ale przynajmniej reżyser postanowił rozpocząć od tych najprostszych tego typu. 9 obrazków, sami przyznacie, że to niezbyt wiele. Wiecie pewnie, że przy tego typu zagadkach tych obrazków potrafi być znacznie więcej. No i reżyser mówi, no i spokojnie, a jeszcze się będą mieli widzowie okazję przekonać, jak wiele obrazków może pojawić się przy tego typu zagadkach. No ale dobrze, to nie mówię tego, żeby was postraszyć, tylko żeby zachęcić być może takie osoby, które właśnie wyzwania lubią. Jeżeli czekacie na trudniejsze zagadki, spokojnie, one na pewno zdążą się pojawić. Chociaż no, to wy narzucacie tempo w programie, więc jeżeli będziemy sprawnie rozwiązywać te zagadki, to też sprawnie przejdziemy do tych trudniejszych, ale i też więcej czasu będzie od nas wymagało rozwiązywanie tych, które będą od nas wymagały większego skupienia. No tutaj spostrzegawczość to jest coś, co ma znaczenie, jeżeli nie czujesz się osobą spostrzegawczą, to nawet z prostszą zagadką tego typu sobie nie poradzisz. Ale jeżeli chociaż odrobinę dysponujesz taką umiejętnością, spróbuj, może właśnie ty poradzisz sobie z zagadką najszybciej. Tym bardziej, że umówmy się, nie masz dzisiaj dużej konkurencji. Podejrzewam, że te wszystkie osoby, które wczoraj
przyglądały się uważnie niebu i księżycowi, to dzisiaj po prostu odsypiają, bo mają pół nocy z głowy, tym bardziej, że to całe zaćmienie i to całe zjawisko nie trwało kilku czy kilkunastu minut, tylko kilka godzin, bo gdzieś po drugiej się zaczęło, skończyło się o 6 rano, więc ci, którzy obserwowali faktycznie całe to zjawisko, to podejrzewam, że cały dzień chodzili niedospani i dzisiaj po prostu położyli się wcześniej spać. Także jeżeli jesteś przed telewizorem, no i czujesz się na siłach, żeby zmierzyć się z zagadką, myślę, że dzisiaj należysz do naprawdę nielicznych osób, które przed telewizorem są. Dzisiaj księżyc też piękny, ale już zachodzić nie będzie, tak jak wczoraj. Także dzisiaj możemy zerkać na księżyc gdzieś tam kątem oka, ale myślę, że jeżeli uważniej przyjrzymy się temu, co na ekranie telewizora, to możemy spędzić przyjemnie czas, tę nocną porę, no a przy okazji powygrywać trochę pieniędzy. Czego Wam oczywiście serdecznie życzę. Ja chciałabym jak najwięcej zwycięzców usłyszeć dzisiaj w programie, ale tak jak mówiłam, no to wszystko zależy od tego, ile osób przed telewizorem i czy wśród tych osób jest ktoś spostrzegawczy, kto też no, da sobie szansę na wygranie pieniędzy, bo umówmy się, że o takiej godzinie zdarza się, że ktoś włączy telewizor i gdzieś tam jednym okiem zerka na zagadkę, ale czuje się bardzo zmęczony i nie próbuje rozwiązywać zagadek, albo próbuje, ale nie bierze udziału w zabawie, bo dochodzi do wniosku, że raczej przy takim zmęczeniu nie będzie tą najszybszą osobą. No ja wychodzę z założenia, że zawsze warto spróbować, bo nigdy nie wiesz, czy to nie ty przypadkiem nie poradzisz sobie pierwszy, a jeżeli tak, a przecież konkurencja niewielka, więc szansa jest duża, no to dlaczego nie zgłosić się po wygraną? No słuchajcie, pierwsza zagadka rozgrzewkowa, najprostsza z tych obrazkowych i tak sobie myślę, że już powinna być za nami. Jeżeli reżyser zaproponował dzisiaj te zagadki, mając nadzieję, że akurat dzisiaj być może są przed telewizorem osoby, które lubią takie zagadki, to już powinnam słyszeć telefon. Oj, proszę, jak na zawołanie. Dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Dobry wieczór, obrazek numer 3. Sprawdzamy. Tak jest, to tam, aha, jakiejś łatki tam zabrakło, tak? Takiej malutkiej, to dlatego nie była tak od razu widoczna. Ale świetnie, 30 zł dla pani. No i biegniemy dalej. Kolejna z tych rozgrzewkowych, jeszcze, bo reżyser mówi, kolejna już tak łatwa nie będzie, także jeżeli ktoś chce poćwiczyć, przetestować swoje umiejętności, to póki co jeszcze prostsza zagadka. Chociaż przyznam szczerze, że ja tutaj patrzę i wcale nie widzę różnicy, a wydawać by się mogło, że to takie proste obrazki, nie składające się ze zbyt wielu szczegółów, mimo to wyglądają te drzewka na identyczne. No ale reżyser mówi spokojnie, Ewa, na pewno z jednym z tych obrazków jest coś nie tak, wygląda nieco inaczej, no dobrze. No to zdaje się na reżysera, no i na Was przede wszystkim. Mam nadzieję, że ktoś poradzi sobie i z tą zagadką. 9 drzewek, jedno z nich jest inne. Nie musicie tłumaczyć, na czym polega różnica, bo przy tego typu zagadce mogłoby być to spore wyzwanie, opisanie różnicy przy takich niewielkich obrazkach, ale wystarczy wskazać numer tego obrazka, wtedy będziemy wiedzieli, że faktycznie udało Ci się znaleźć te różnice. Kolejne 30 zł czeka. Cieszę się, że te pierwsze koty zapłacą, że pierwszy zwycięzca, a raczej zwyciężczyni pojawiła się w programie. Mam nadzieję, że to jest taki dobry znak na resztę programu i że faktycznie będzie nam się udawało dzisiaj sprawnie te zagadki rozwiązywać. To znaczy nam jak nam, Wam, bo ja przyznaję się bez bicia, że przy tego typu zagadkach no nie jestem mocna, do tego widzę te zagadki w sporej odległości tutaj w studio, więc też nie za wiele mogłabym zdziałać. Jeżeli Wy, siedząc przed telewizorem, czujecie, że nie wszystkie te drzewka są dość wyraźne, może warto podejść bliżej do telewizora. No to są tego typu zagadki. Jak rozwiązujemy zagadki słowne, czy jakieś przysłowia, czy tak jak wczoraj mieliśmy do czynienia z państwami, to faktycznie warto spróbować te litery jakoś poskładać, ale nie mamy potrzeby podchodzenia bliżej do telewizora. Jeżeli w miarę wyraźnie widzimy litery, to wystarczy i można sobie wygodnie, siedząc w fotelu, zagadkę rozwiązywać. Natomiast przy tych zagadkach na spostrzegawczość zdarza się, że jednak
Taki prosty, wydawać by się mogło, zabieg, jak podejście bliżej do telewizora, może nam znacznie ułatwić albo przynajmniej przyspieszyć rozwiązanie zagadki. No, ja wiem, że to się łatwo mówi prosty zabieg, no wstać i podejść do telewizora. Wydaje się to jakoś mało skomplikowaną czynnością, ale ja wiem, że o takiej godzinie, jak siedzimy przed telewizorem albo już gdzieś wygodnie na kanapie się położyliśmy, to podchodzenie bliżej, wstawanie nie jest czymś, co jakoś chodziło nam po głowie, ale może warto spróbować. Odrobina ruchu nie zaszkodzi bez względu na porę dnia czy nocy, także zachęcam, no i zapraszam do wspólnej zabawy. A jeszcze jak można odrobinę ruchu połączyć z dobrą zabawą i wygrywaniem pieniędzy, no to lepiej nie widzę. Tylko pora pewnie nie ta. 30 zł czekam. Krówki już za nami. Jak będzie z drzewkami? Teraz tu zacznę wiersze układać. Mam nadzieję, że ktoś sobie poradzi. 30 zł czeka. 704-304-310 to numer do studia. Jeżeli już ktoś znalazł to drzewko, które od pozostałych się różni, nie czekajcie. No naprawdę wyglądają na identyczne. O tyle zaskakujące to jest, że przecież nie za wiele się tutaj dzieje, bo tych drzewek jest 9. No i co? No nie mają tu wielu szczegółów. No jest pień, jest ta kopuła. I to jest chyba problem, no, bo pewnie reżyser się z grafikiem nakombinował nieźle, żeby jakoś sprytnie te różnice wkomponować, bo jak pojawiają się obrazki, gdzie tych szczegółów jest bardzo dużo, no to tak naprawdę no, zadanie jest utrudnione, no bo im więcej szczegółów, tym więcej poszukiwań, ale przynajmniej wtedy wiemy, że jest sporo możliwości, gdzie te różnice mogły się poukrywać i staramy się je odnaleźć. A tak widzimy dosyć proste obrazki w swojej formie, no i... I co? Gdzie tutaj mogłaby być jakaś różnica? Nie wiem. Niby tylko 9 obrazków, niby wciąż zagadka rozgrzewkowa, ale ja myślę, że trudniejsza od tych krówek. Tamte brakującą łatkę byliśmy w stanie chyba wypatrzeć dość szybko, nawet jeżeli nie należymy do tych osób spostrzegawczych bardzo. Tutaj no to już myślę, że chyba ta spostrzegawczość ma znaczenie, większe znaczenie niż przy poprzedniej zagadce, ale no, uprzedzałam, że tak będzie, że każda kolejna zagadka będzie coraz trudniejsza, a trudniejsza zagadka to niekoniecznie oznacza tylko to, że obrazków jest więcej, ale właśnie to, że różnice są sprytniej poukrywane. Tak jest chyba w przypadku tej zagadki. No, mam nadzieję, że ktoś mimo wszystko da sobie radę, bo skoro to jest wciąż rozgrzewkowa zagadka, to jak najszybciej chciałabym przejść do kolejnych, no ale żeby to było możliwe, muszę usłyszeć zwycięzcę. To co, może jest ktoś, kto już sobie poradził z tą zagadką, a tu się niepotrzebnie zastanawiam, czy nie jest zbyt trudna. Jeżeli ktoś sobie poradził, tak jak mówiłam, nie czekamy na konkurencję, nie czekamy, aż ktoś nas wyprzedzi albo jak będzie za późno, tylko teraz wybieramy numer do studia. Ja podyktuję, jeżeli udało ci się znaleźć ten obrazek, wybierz numer razem ze mną. Oj, nie zdążyłam podyktować. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Halo? Halo, halo? Halo, ósemeczka. O. Ósemeczka. Sprawdzamy. No i to jest bardzo dobra odpowiedź, chociaż nie wiem, gdzie tam się ta różnica ukryła. Gdzieś reżyser mówi, że gdzieś w tych liściach na dole. Okej, niech mu będzie. 30 zł dla pana. Już myślałam, że pan przystał przed tym telewizorem i przed tym telefonem, bo tak pojawił się dźwięk telefonu, ale nie słyszałam głosu, ale na szczęście się pan odezwał. Bardzo się cieszę, bo tym sposobem 30 zł wędruje w pana ręce. No to jest taka godzina, że umówmy się, że nawet wybierając numer do studia, to po drodze do studia można zdążyć przystąć. Dobra, biegniemy dalej. Jest trudniej, ale reżyser mówi, no ale 50 zł już do wygrania, także reżyser stara się pilnować tego, żeby trudniejsze zagadki były lepiej wynagradzane. No dobrze, co my tutaj mamy? No, każdy ma inne skojarzenie. Reżyser mówi, że to takie dyskotekowe kulki. Mi się to znowu skojarzyło z globusem. No, każdy zobaczy coś innego, ale tutaj nie skojarzenia mają znaczenie, tylko
Tylko to, czy jesteście w stanie dostrzec różnicę, bez względu na to, czy widzicie tutaj dyskotekowe kulki, globusy, czy jeszcze coś innego. Pieniędzy więcej do wygrania, bo 50 zł. No i ile obrazków tutaj mam już? Oj, już dużo tych obrazków. 25 obrazków, a było 9. No to jest różnica. No, narzekałam przy poprzedniej zagadce, że takie proste w formie obrazki, że niewiele tam się dzieje i nie składają się ze zbyt wielu szczegółów, no to reżyser Bach serwuje nam taką zagadkę, gdzie no, pojawia się 25 kulek, ale każda z nich składa się z licznych kolorowych elementów, także tutaj dopatrzyć się takiej, która różni się od pozostałych, nie jest takim prostym zadaniem, ale mam nadzieję, że ktoś sobie poradzi. 50 zł już do wygrania, także zrobiło się trudniej, ale i więcej pieniędzy proponujemy za rozwiązanie zagadki. Jak do studia trafić, na pewno wiecie, skoro do tej pory nie zdążyłam przypomnieć ani razu telefonu, a już dwie zagadki za nami, to znaczy, że doskonale orientujecie się, jak wybrać numer. No i przede wszystkim nie czekacie, nie zwlekacie i dzięki temu już dwie osoby cieszą się wygraną, ale ja mam nadzieję, że tych osób będzie dzisiaj znacznie więcej. 50 zł do wygrania, numer do studia to 704-304-310. Okazuje się, że jednak jeszcze ktoś nie śpi. Większość osób podejrzewam, że odsypia po wczorajszym seansie na niebie. No ale to właśnie szansa dla tych, którzy jeszcze nie brali udziału w programie albo może włączyli dzisiaj telewizor i po raz pierwszy natrafili na ten program, a może po prostu dzisiaj spróbowali swoich sił kolejny raz. No i mają szansę zmierzyć się z zagadkami, z własnymi umiejętnościami. No a skoro konkurencja mniejsza niż zwykle, no to tylko się cieszyć. 50 zł do wygrania. Kto próbuje? No bo jeżeli nie spróbujesz, albo spróbujesz rozwiązać zagadkę, ale nie wybierzesz numeru do studia, poddając się już na starcie, to na pewno nie wygrasz pieniędzy. Natomiast jeżeli tylko uda Ci się lub już na przykład udało Ci się rozwiązać zagadkę, no to warto jak najszybciej wybrać numer do studia i może to właśnie Ty za moment będziesz bogatszy o 50 zł. No tutaj się zastanawiam, czy reżyser nie przeskoczył za wysoko z tym poziomem trudności, bo to tak stopniowo nam ten stopień trudności wzrasta, ale nagle się okazuje, że reżyser ciesząc się, że tak sprawnie Wam idzie rozwiązywanie zagadek, to go tak podkusi i wrzuci nam tu coś trudniejszego niż planował i przeskoczy ten 1-2 stopnie trudności, a potem się okazuje, że czasem tego żałuje, bo to jest jednak późna pora, także nie ma co tutaj być wyrywnym, jeśli chodzi o te trudne zagadki, tak jest moje zdanie, bo o tak późnej godzinie to jednak nawet jeżeli oglądamy telewizor, chcielibyśmy powygrywać trochę pieniędzy i czujemy się mocni w tego typu zagadkach, to jednak nasz umysł, nasz wzrok nie pracuje tak sprawnie jak w ciągu dnia i tak szybko, także mając to na uwadze, jednak ja zawsze stawiam na te prostsze zagadki, które no, być może nie są jakoś bardzo wymagające, ale dzięki temu szybko je rozwiązujecie. Może za mniejsze pieniądze, ale przynajmniej nie musimy się martwić, czy będziemy długo czekać na zwycięzcę, bo z reguły radzicie sobie z nimi bardzo szybko. Im trudniejsza zagadka, tym większe ryzyko, że może Wam więcej czasu zająć się jej rozwiązanie. A tego byśmy nie chcieli, bo sporo zagadek tych obrazkowych na dziś reżyser przygotował. Także no, im szybciej będziemy sobie z nimi radzić, tym więcej czasu zostanie nam na te tak naprawdę trudne. Bo mimo, że ta jest trudniejsza od poprzednich, które już miały okazję się w programie pojawić, to jednak nie jest tak trudna jak te, które jeszcze przed nami.
No dobrze, ale może nie będę mówić o tym, jak trudne zagadki nas jeszcze dzisiaj czekają, bo wystraszę te kilka osób, które jeszcze przed telewizorem są i okaże się, że za chwilę nie będzie komu rozwiązywać zagadek, które faktycznie mogą być wyzwaniem. No liczę na to, że jest chociaż jedna, dwie, może trzy osoby przed telewizorem, które właśnie na takie wyzwania czekają. No, z tymi zagadkami obrazkowymi niestety jest tak, że nie mogę od razu powiedzieć spróbujcie, bo każdy, kto spróbuje, to sobie z zagadką poradzi. No, to nie jest tego typu zagadka. Przy zagadce z tablicą, gdzie mamy okazję mierzyć się z jakimiś takimi ogólnymi kategoriami, to każdy może się zmierzyć, każdy na jakiś pomysł wpadnie. Tutaj, kiedy liczą się już konkretne umiejętności, spostrzegawczość, to dobre oko, no myślę, że tu więcej czynników ma znaczenie, też wielkość telewizora, to jak blisko czy daleko od telewizora siedzimy, no to faktycznie biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, nie każdy z zagadką sobie poradzi, no nie każdy potrafi wychwytywać takie drobne elementy, na które inni nie zwrócą uwagi. 2 minuty, tyle zaproponował reżyser i kończymy zagadkę. No dobrze, spróbujmy. Czas, start. Ja myślę, że jesteście w stanie sobie poradzić w tym czasie z tą zagadką. Ona już chwilkę jest z nami, także te 2 minuty to mam nadzieję, że taki czas być może dla tej osoby, która zna odpowiedź na wybranie numeru do studia. Która z tych kulek, kolorowych kulek, różni się od pozostałych? Mamy 1,5 minuty. Tutaj już, jak zauważyliście, te obrazki nie mają numerków, tylko mają współrzędne literę i cyfrę przyporządkowanej danej kulce. Także trafiając tutaj do studia, podajemy współrzędne tego obrazka, który od pozostałych się różni. Nie tłumaczymy też, na czym polega różnica, tak jak przy poprzednich zagadkach tego typu i przy kolejnych też, dlatego że zbyt trudne mogło być opisanie tak drobnej różnicy. Minuta. No, jeżeli ktoś jeszcze nie wybrał numeru do studia, to myślę, że to jest dobry moment, żeby to się wydarzyło. Nie czekajcie do zera. Może się okazać, że wtedy już ktoś zdąży do studia się zgłosić i będzie za późno. Teraz jeszcze, póki nie usłyszałam telefonu, to ty masz szansę sięgnąć po wygraną. 50 zł czeka, no i czekają kolejne zagadki. 40 sekund. 704-304-310 to jest ten numer, ale myślę, że doskonale o tym wiecie, skoro już zdążyłam usłyszeć zwycięzców przy okazji poprzednich zagadek, no to czekam po prostu na kolejne osoby. No słuchajcie, na tym nie koniec. Czekają nas te kolejne zagadki, także mam nadzieję, że uda się nam sprawnie do tych kolejnych przejść. Zostały sekundy. Jeżeli ktoś wybrał numer do studia, to mam nadzieję, że zdąży go tutaj usłyszeć. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i jest telefon. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, ty jak Czerwony Księżyc 4. No proszę. I to się zgadza. 50 zł wędruje w pana ręce. No tak, rzutem na taśmę wskoczył pan tutaj do studia. Zostały 3 sekundy do końca, a tutaj baw telefon. No i właśnie o to chodzi, zobaczcie. Nie czekał pan do końca odliczenia i już cieszy się wygraną. No tak, Czerwony Księżyc. No kto podziwiał, to dzisiaj pewnie niedospany. Coś o tym wiem. No dobrze, co teraz? Aha, no był Czerwony Księżyc, to teraz fioletowe motyle, mówi reżyser. No dobrze. Ach, faktycznie motyle, już. Widziałam tu zupełnie coś innego. No takie niewyraźne te obrazki, to mam nadzieję, że nie będzie z tą zagadką większego problemu. No 20 obrazków, ale więcej szczegółów i takich no podobna kolorystyka, bo jakiś tam ciemniejszy fiolet, jaśniejszy, jakiś różowy, to trudniej jest odróżniać wtedy poszczególne elementy, jak te kolory się tak zaczynają zlewać, no ale mam nadzieję, że sobie poradzicie. No na pewno przyjemny dla oka obrazek, no bo motyle, ładne zwierzaki, no ale jeśli chodzi o szukanie różnicy, to już tak wesoło nie jest, no bo no nie wiem, gdzie tutaj reżyser mógł ukryć różnicę. Ja to się często w ten sposób próbuję
z zagadką rozprawić, że zastanawiam się, gdzie reżyser umieściłby różnicę, zanim zacznę przyglądać się każdemu elementowi. Ale pewnie, no, ile osób przed telewizorem, tyle sposobów rozwiązywania tych zagadek, no bo niektórzy na przykład porównują parami te obrazki. Inne osoby być może wybierają sobie jakiś jeden konkretny szczegół i sprawdzają, czy ten jeden szczegół wygląda tak samo na wszystkich obrazkach. Może ty masz jeszcze jakiś inny sposób. Może właśnie ty próbujesz zastanawiać się, gdzie reżyser umieściłby tę różnicę i patrzysz tylko w te miejsca. Chociaż no tutaj można jedynie spekulować, albo się trafi w ten tryb myślenia reżysera, albo nie. Na pewno nie jest to łatwe zadanie, bo o ile reżyser przygotowuje te zagadki w ciągu dnia, kiedy jeszcze umysł sprawny i rzeźki, no to my potem widzimy te zagadki na naszych ekranach późno w nocy, więc ich odbiór na pewno nie jest tak prosty, jak mógłby być w ciągu dnia, chociaż myślę, że z takimi zagadkami nawet i w ciągu dnia mielibyśmy spory problem. No mam nadzieję, że ktoś sobie poradzi. Czy jest przed telewizorem ktoś spostrzegawczy? Potrzebujemy jednej osoby. No już trzy zagadki za nami, to może któraś z tych trzech osób, które już wygrały pieniądze, też spróbuje swoich sił, skoro udało się tak sprawnie rozwiązać poprzednie zagadki, to może i teraz pójdzie na szybko i sprawnie, chociaż jest już trudniej. A może ktoś inny próbuje rozwiązywać zagadkę? 50 zł czeka, także dopóki nie słyszę telefonu, każdy z was ma szansę sięgnąć po te pieniądze, ale ważne, żeby mieć przygotowaną odpowiedź. Bez tego nie ma sensu wybierać numeru do studia, nie ma co strzelać. No, szansa jest 1 do 20, no to jednak warto mieć przygotowaną odpowiedź, wtedy mamy tę pewność, że podana odpowiedź to jest odpowiedź, za którą wygramy pieniądze. 50 zł czeka. Tak jak przy poprzedniej zagadce, podajemy współrzędne tego obrazka, czyli literę i cyfrę. Nie tłumaczymy, na czym polega, no bo sami widzicie tak drobne elementy, że wytłumaczenie, na czym polega różnica, mogłoby być może nawet trudniejsze niż znalezienie tej różnicy. Kto spostrzegawczy przed telewizorem? Kto jeszcze nie śpi? Bo wiem, że to taka godzina, że nawet jeżeli wytrwaliśmy do początku programu, to może już do tej pory część osób zdążyła zasnąć, albo właśnie w tym momencie to jedno czy drugie oko się zamyka. Tym bardziej, że no, przy tego typu zagadce, gdzie jest tutaj 20 statycznych obrazków, to tak patrząc na zagadkę, może się faktycznie to oko zamknąć, jeżeli już zmęczeni włączyliśmy telewizor. Także mam nadzieję, że nie wszyscy bardzo senni, że są takie osoby, które mimo wszystko czują się może nawet lepiej tą nocną porą. No, tak bywa, że te nocne marki jednak dość sprawnie potrafią w nocy funkcjonować. Może nawet jest im łatwiej, bo taka cisza, spokój, nikt nie przeszkadza, nie przerywa, nikt raczej nie zadzwoni, nie zapuka do drzwi, bo to nie ta pora. No to co, kto się skupił i skoncentrował na tyle uważnie na tej zagadce, że znalazł ten obrazek, który od pozostałych się różni? 20 motyli, jeden z nich jest inny. No, inny to może duże słowo. Jakimś drobnym szczegółem, umówmy się, jakimś drobnym szczegółem różni się od pozostałych obrazków. No śmiało, bo reżyser za chwilę może nam tutaj zmienić zagadkę, ograniczy nas czasowo. A będzie szkoda, no bo skoro już serwujemy tę zagadkę, skoro proponujemy za nią pieniądze, to szkoda ten czas marnować, zmieniając zagadkę bez zwycięzcy. No małe są te motyle i podobne kolorystycznie, to znaczy tu są po prostu odcienie fioletu różne, więc też trudno jest zawiesić oko na jakimś konkretnym elemencie. No ja się już chwilę przyglądam tym motylom, co prawda ze sporej odległości, ale jednak, no, wydaje mi się, że są identyczne. Jeżeli wam również się tak wydaje, to wcale się nie dziwię, że jeszcze nie usłyszałam telefonu. Kto ma to lepsze oko? Kto potrafi dostrzegać takie elementy, na które większość osób po prostu nie zwróci uwagi?
bo na tym polega spostrzegawczość. No co innego dobry wzrok? Dobry wzrok to po prostu sytuacja, w której wyraźnie widzimy wszystkie obrazki. No tutaj dobry wzrok jest podstawą, no bo żeby w ogóle próbować rozwiązywać zagadkę, to przede wszystkim trzeba wyraźnie widzieć obrazki. Natomiast spostrzegawczość to już inna historia. No po prostu możemy patrzeć na obrazki, które widzimy wyraźnie, ale nie dostrzegać takiego elementu, który sprawia, że ten jeden szczegół różni się od pozostałych. Jeżeli ty potrafisz dostrzegać właśnie takie drobiazgi i udało ci się znaleźć obrazek różniący się od pozostałych, to zapraszam do studia. Już chwilę ta zagadka jest z nami, także jeżeli już ktoś sobie z nią poradził, to szkoda zwlekać. 50 zł do wygrania. Dobrze, reżyser mówi ok. No może mnie do tego troszeczkę zmuszacie, z drugiej strony pomogło przy poprzedniej zagadce, więc dlaczego nie spróbować ponownie. 2 minuty. Czas, start. Jeżeli ktoś poradził sobie z zagadką do tej pory, to w ciągu tych 2 minut na pewno zdąży wybrać numer do studia. A więc nie zwlekajcie, nie czekajcie. 704-304-310 to jest ten numer. Powtórzę jeszcze raz. 704-304-310. Warto jak najszybciej wybrać ten numer pod warunkiem, że znasz rozwiązanie, bo jeżeli nie udało ci się znaleźć tego obrazka, nie ma sensu wybierać numeru. Już kilka osób zdążyło wygrać pieniądze w programie, także 1,5 minuty zostało nam na rozwiązanie tej zagadki. Jeżeli tutaj się szybko z tą zagadką uwiniemy, to przechodząc do kolejnych będziemy mieli więcej czasu na ich rozwiązanie. A co za tym idzie, jest szansa, że więcej osób wygra w programie, no bo program ma swój określony czas, którego my rozciągać, skracać nie możemy. A jeżeli sprawnie są zagadki rozwiązywane, to po prostu rozegramy ich więcej i więcej osób tym samym wygra. No, została minuta. Przy poprzedniej zagadce pan nie czekał do końca odliczenia, wybrał numer, kiedy to odliczenie jeszcze trwało i zdążył się tutaj znaleźć w studio, zanim zegar pokazał zero. Jeżeli tym razem to ty poradziłeś sobie z zagadką i właśnie wybierasz numer, to mam nadzieję, że zdążę cię usłyszeć. Nie ma znaczenia, czy dzwonisz z komórki, czy z telefonu stacjonarnego. Warto chwycić po prostu ten telefon, który jest gdzieś bliżej pod ręką, żeby tym szybciej wybrać numer do studia. 50 zł czeka, ale zostało nam tylko 0,5 minuty. Jeżeli ktoś do tej pory nie wybrał numeru, to myślę, że to najwyższa pora. 704-304-310. Muszę usłyszeć współrzędne tego obrazka, który z pozostałych się różni, czyli literę i cyfrę. Jeżeli wiesz, który z tych motyli jest nieco inny, zapraszam jak najszybciej, bo zostały nam sekundy. Ten czas szybko biegnie. Uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... No właśnie, nie śpimy. Powódka. No to co? No bo przy poprzedniej zagadce udało mi się usłyszeć telefon 3 sekundy przed końcem odliczania. Tutaj odliczanie już się nie skończyło. Zegar pokazał 3 zera, a ja jeszcze nie usłyszałam telefonu. Czy jest ktoś, kto wybiera w tym momencie numer? Może ktoś się zagapił albo dopiero w tym momencie poradził sobie z zagadką. Jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi, jeszcze reżyser tej odpowiedzi nie zaznaczył na ekranie, co znaczy, że każdy z was, kto próbuje, ma szansę. Tylko nie zwlekajcie. 704-304-310. Który to obrazek? Kto wie? Kto nie śpi? Kto nie odsypia w
wczorajszej nocy, tylko po prostu ma szansę o tej porze siedzieć przed telewizorem. No i kto ma chęć wygrać 50 zł, chociaż myślę, że gdyby to polegało na samej chęci wygrywania pieniędzy, to już dawno słyszałabym mnóstwo telefonów, ale żeby chcieć wygrać pieniądze, trzeba jeszcze znać odpowiedź. A to już nie jest takie proste zadanie. Te proste zagadki już mamy za sobą. No a przed nami tylko te trudniejsze, także no, mam nadzieję, że się uda. No, skoro udało wam się już tyle zagadek rozwiązać, a ten stopień trudności jednak wzrasta, no to mam nadzieję, że każda kolejna zagadka, mimo że być może chwilę wam będzie czasu zabierała, no to uda nam się je sprawnie rozwiązywać. Mimo późnej pory i mimo tak nielicznej grupy osób przed telewizorem o tej porze. Kto sobie poradził? Próbujemy, no i wybieramy numer do studia, jeżeli ktoś sobie poradził. Naprawdę szkoda czekać, bo tak jak mówiłam, jeżeli znasz rozwiązanie, dać się wyprzedzić, byłoby naprawdę szkoda. Więc jeszcze teraz można, a nawet trzeba spróbować, jeżeli udało ci się zagadkę rozwiązać. 704 304 310. I to co, mamy pokazać rozwiązanie i przejść dalej? No tylko pod znakiem zapytania zostawałoby wtedy kolejne zagadki, a mianowicie ich stopień trudności, skoro z tą miałby być jakiś problem, no bo jednak. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, a jak Ewa 3? Sprawdzamy. No i to jest poprawna odpowiedź. A, kropki nie ma jednej na skrzydełku, tak? Czy jest jakaś kropka, tak? No nie, drobny element. To nie dziwię się, że chwilę nam z tą zagadką zeszło. No ale dobrze, 50 zł dla pana. Gratuluję spostrzegawczości, bo naprawdę łatwo nie było. Dobra, biegniemy dalej, panie reżyserze. Nie ma co tu się... pszczółki. No dzisiaj tak pod znakiem owada niektóre zagadki, przynajmniej część z nich. Chociaż zaczynaliśmy od krówek. Teraz pszczółki. 100 zł, no więcej pieniędzy do wygrania, ale jakoś powiem wam szczerze, że jak na ekranie ląduje taka duża zagadka, to jakoś nie potrafię się cieszyć z faktu, że reżyser proponuje za nią więcej pieniędzy. Pomimo wszystko, przyglądanie się tylu obrazkom, no z 20 obrazków zrobiło nam się 50, także... No niby więcej pieniędzy do wygrania, ale podejrzewam, że jeżeli są przed telewizorem osoby, które już czuły, że to jedno czy drugie oko się zamyka, to raczej liczyły na takie zagadki, gdzie no, chociaż mniej tych obrazków będzie. Także teraz to podejrzewam, że jeżeli te co bardziej cenne osoby zobaczyły taką zagadkę, to po prostu cyk, telewizor i dziękujemy, dobranoc. No bo 50 pszczółek, no umówmy się, że przeanalizowanie każdego szczegółu, tym bardziej, że każda z tych pszczółek składa się z takich drobnych, licznych elementów, no to nie jest proste zadanie, nawet jak na dzień. Podejrzewam, że w ciągu dnia, kiedy ten wzrok jest jeszcze nie taki zmęczony, kiedy umysł sprawny, to też mielibyśmy kłopot z tą zagadką, a co dopiero w środku nocy. Ja no, nie wiem dlaczego, nie rozumiem dlaczego reżyser serwuje nam takie trudne zagadki o takiej godzinie. Takie zagadki to w ogóle nie powinno o tej porze się pojawiać na ekranie. Powinien reżyser cały czas te proste, no ale mówi, no Ewa, no ale dzięki temu proponuję coraz więcej pieniędzy, im większe wyzwanie, tym wyższa nagroda. Coś za coś, no to prawda. Ja tylko liczę na to, że są przed telewizorem być może osoby, które lubią też te wyzwania, nie tylko te proste zagadki, które się szybko i łatwo rozwiązuje, ale i też takie, przy których chwilę się trzeba zatrzymać. No tu nie da się tej zagadki rozwiązać na skróty, czy tam przechodząc
kubkiem kawy czy herbaty z jednego pomieszczenia do drugiego i tylko rzucając okiem w stronę telewizora. To nie ten typ zagadki. Mam nadzieję, że komuś się uda, że nie wszyscy pójdą spać, ale ktoś z nami jeszcze pozostał i próbuje swoich sił. 50 pszczółek do przeanalizowania. Trzeba się uważnie przyjrzeć każdej z nich i poszukać takiego szczegółu, który różni daną pszczółkę od pozostałych 49. No, zdążyliście już zauważyć, że te różnice, które się pojawiają przy poprzednich zagadkach, na przykład, bo to już piąta zagadka tego typu, to faktycznie są niewielkie różnice. Tam przy ostatniej zagadce to chyba była jakaś taka dosłownie malutka kropeczka. Natomiast są też takie różnice, które po prostu są bardzo sprytnie wkomponowane w obrazek, czyli niekoniecznie polega to na tym, że na jednym obrazku coś jest, a na innym nie ma, tylko po prostu na danym obrazku wygląda to nieco inaczej. Takie różnice naprawdę są trudne do wychwycenia naszym okiem, bo może się zdarzyć, że nawet te spostrzegawcze osoby, już nieco zmęczone tej porze, będą patrzeć właśnie na ten obrazek. No i będzie im się wydawało, że to jest identyczny obrazek jak pozostałe i po prostu ominą go i szukają dalej. No i potem okazuje się, że dochodzimy do 50 pszczółki, a tego obrazka, którego szukaliśmy, jak nie ma, jak nie było, tak nie ma. No, to są właśnie tego typu zagadki. No, tutaj trzeba się wysilić wzrok. Mam nadzieję, że nie muszę przypominać o tym, że jednak warto podejść bliżej do telewizora. Ja wiem, że siedząc wygodnie w fotelu, czy już jesteśmy jakoś tam ułożeni na kanapie i nie chce się wstawać, podchodzić bliżej, ale może warto. Stuwa czeka, a jeżeli to podejście bliżej sprawi, że te szczegóły będziesz widzieć wyraźniej, ostrzej, no to jest szansa, że szybciej, sprawniej poradzisz sobie z zagadką. A dzięki temu uda nam się ją rozwiązać i przejść do kolejnych. A o to właśnie chodzi. No do tej pory idzie Wam bardzo dobrze, więc niby nie powinna mieć powodu, żeby się martwić co do stopnia trudności zagadki, bo skoro kilka poprzednich zagadek rozwiązaliście sprawnie, bezbłędnie, bo nie słyszałam ani razu błędnej odpowiedzi, to znaczy, że faktycznie uważnie zagadce się przyglądacie. Z tym, że tam było łatwiej. Każda kolejna zagadka robi się coraz trudniejsza. Do tej pory mieliśmy do czynienia z 20, czy maksymalnie 25 obrazkami. Tutaj tych pszczółek jest aż 50. Także dwa razy więcej przyglądania się. A i obrazki poszczególne, jak sami widzicie, składają się z licznych szczegółów. Na pewno nie jest to proste zadanie, ale nawet te trudne zagadki, te zagadki, które mają swoje rozwiązanie i da się je rozwiązać. I nieraz udowodnialiście, że nawet z tymi trudnymi zagadkami potraficie sobie radzić. Ja tak jak mówiłam, preferuję te proste zagadki o takiej godzinie, bo wiem, że oko już zmęczone, że jak oglądamy telewizor, to chcielibyśmy jakoś szybko i łatwo rozwiązywać te zagadki, a no, jak coś takiego pojawia się na ekranie, to na pewno lekko nie jest. No ale może ktoś spróbował swoich sił. Dobrze, jeżeli ktokolwiek próbuje przyglądać się zagadce, nie poddaje się, to reżyser mówi tak, ja mam taką propozycję. Spróbujmy uporać się z tą zagadką do godziny drugiej, tak żebyśmy sprawnie przeszli do kolejnej i żeby jeszcze nie zabrakło chętnych do rozwiązywania tych zagadek, póki jeszcze ktoś przed telewizorem jest. A ponieważ czasu zostało niewiele, bo 2 minuty z hakiem, to zaproponujmy nagrodę bonusową. Co reżyser na to? O. Nawet 1000 zł, czyli gwarantowana stuwa za obrazek różniący się od pozostałych i 900 zł to bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund, ale umówmy się, że do drugiej czekam na rozwiązanie, czyli 2 minuty pozostały nam do godziny drugiej. Niecałe 1,5 minuty.
wiem, że niewiele tego czasu, ale z drugiej strony nie dziwię się reżyserowi, że tak nas tutaj próbuje częstowo ograniczyć, że trochę nas pospiesza, bo z jednej strony taka częstowa mobilizacja o takiej godzinie często się przydaje, szczególnie przy tego typu zagadkach, gdzie przyglądając się uważnie zagadce na spokojnie zapominamy o tym, że tempo ma znaczenie. Została nam niecała minuta, no a do tej pory, do tego te czasowe ograniczenia opłacały się, bo zobaczcie, szybko słyszeliśmy odpowiedzi i wygrywaliście pieniądze, także oby tak dalej. Tym razem do wygrania nawet 1000 zł, ale zostało nam niewiele ponad pół minuty. Czy to wystarczy na znalezienie tej pszczółki? No jeżeli ktoś ma to dobre oko, kto wie. Ja na pewno czekam na telefon, im szybciej go usłyszę, tym lepiej, bo chciałabym jak najszybciej przejść dalej. Kilkanaście sekund. Już zrobiło się naprawdę bardzo trudno, a będzie jeszcze trudniej, chociaż patrząc na tę zagadkę może trudno sobie wyobrazić, że może być trudniej, może być. Zresztą myślę, że część osób o tym wie, jeżeli ma okazję oglądać program częściej. Uwaga, sekundy i wybiła druga. To co? Czy usłyszę telefon? Dyktuję numer i mam nadzieję, że ktoś spostrzegawczy wybierze właśnie w tym momencie numer razem ze mną. Jeżeli udało ci się znaleźć tę pszczółkę, 704 304 310. No nie słyszę jeszcze telefonu, chociaż jest po drugiej. Piotrek, to może 2000 zaproponujesz? No ja wiem, że więcej pieniędzy nie sprawi, że zagadka będzie prostsza, ale na pewno przyjemniej będzie po takie pieniądze sięgać. No i może ktoś z widzów, kto już poradził sobie z zagadką, nie będzie zwlekał, tylko jak najszybciej wybierze numer do studia. Nawet 2000 zł do wygrania. Komu się udało? No, potrzebuję jednej osoby, spostrzegawczej, sprytnej, takiej, która no, po pierwsze nie zniechęciła się zagadką, bo umówmy się, że oprócz tego, że jest się przed telewizorem o takiej godzinie, a na pewno jeżeli jesteś po drugiej stronie ekranu, należysz do nielicznych osób, no to jeszcze trzeba być osobą spostrzegawczą, mieć to dobre oko, w odpowiedniej odległości od zagadki się znajdować. No i co najważniejsze, cierpliwość ma tutaj znaczenie, bo jeżeli widzimy aż 50 obrazków, to po prostu większość osób machnie ręką i powie: o nie, ja jestem spostrzegawczy, ale nie chcę mi się takiej godzinie analizować aż tak licznych obrazków. A kto się nie poddał? Kto spróbował? Podjął się tego zadania i udało się znaleźć tę pszczółkę. Bo szansa jeszcze jest, jeszcze nie usłyszałam telefonu, natomiast jak reżyser postanowi zmienić zagadkę, no to będzie za późno. Nie chcielibyśmy tego robić, bo tak jak mówię, czekają kolejne zagadki, a skoro ta jest na ekranie, skoro proponujemy nawet 2000 zł, szkoda by było po prostu odebrać Wam tę szansę i przejść bez zwycięzcy do kolejnych zagadek.
O, reżyser mówi, dobra, żeby tutaj naprawdę zmotywować widzów do poszukiwań, skoro faktycznie może być tak, że ludzie machną ręką na dzień dobry i powiedzą, za trudna zagadka. Ja ci zaproponujemy nawet 4000 zł. Czy wtedy spróbujesz zerknąć na tę zagadkę? Ja wiem, że taka pora wymaga od nas jednak skupienia, cierpliwości, spostrzegawczości, ale i przede wszystkim chęci. No to mam nadzieję, że te 4000 zł sprawią, że nabierzecie chęci na rozwiązanie tej zagadki. Na 5 chwil reżyser mówi, powiększam zagadkę, może to pomoże, bo cały czas ja tutaj powtarzam o tym, że warto podejść bliżej do telewizora. No to uwaga, teraz zagadka podchodzi troszeczkę bliżej do Was, no bo zrobiła się większa, co oczywiście nie przeszkadza, żebyśmy też do tej zagadki podeszli bliżej, wtedy wszystko będzie, mam nadzieję, wyraźne i w ciągu tych 4 chwil usłyszę telefon.
No słuchajcie, została ostatnia chwila, a w zasadzie już nawet jednej chwili nie mamy, bo reżyser mówi, no była zagadka powiększona przez chwilę, ale niestety, zobaczcie, wróciła do swoich poprzednich rozmiarów. Ale mam nadzieję, że to już po prostu nie ma znaczenia, dlatego że zdążyliście się przyjrzeć tej zagadce, kiedy była większa i teraz po prostu usłyszę telefon tutaj w studio. Ja się przygotowałam, sięgnęłam po pieniądze, kiedy nie było mnie na ekranie. No i jestem gotowa je Wam rozdać jak najszybciej. Mam nadzieję, że ktoś z Was jest gotowy, żeby po te pieniądze sięgnąć. Nawet 4000 zł do wygrania. Przypominam, że walczycie o naprawdę duże pieniądze, ale walczycie też z trudną zagadką, więc mam nadzieję, że ktoś dał sobie radę. Potrzebuję jednej osoby. No, gdybym czekała tutaj na tłumy, to miałabym poważne obawy, bo na pewno nieliczne osoby dzisiaj przed telewizorem. Natomiast i tak sporo zagadek udało nam się rozegrać do tej pory. Najwyższa pora, żebyśmy przeszli dalej. Już zrobiło się bardzo trudno. Czy kolejna zagadka będzie trudniejsza? Czy już reżyser postanowi pozostać na tym poziomie trudności? To się okaże, jak usłyszymy telefon w sprawie tej zagadki. Mam nadzieję, że ktoś już znalazł tę pszczółkę, która z pozostałych się różni i jakoś sprytnie wkomponowała się w to stadko pszczół. No dobrze, wybieramy razem numer i mam nadzieję, że ktoś z Was sięgnie po nawet 4000 zł. Gotowi? No to 704, 304, 310. I co? Nie ma chętnych? No dobrze, a jak zaproponuję nawet 5000 zł? Reżyser mówi, dobra, Ewa, ja zaproponuję te pieniądze, skoro już zapytałaś, ale żeby było jasne, więcej pieniędzy za tę zagadkę nie zaproponuję, bo to i tak bardzo dużo, więcej niż planowałem. Tylko dlatego proponuję takie pieniądze, że chciałbym już pozbyć się tej zagadki i przejść do kolejnej. Być może prostszej, skoro z tą jest jakiś problem. Trudna zagadka, to fakt, ale do tej pory, kiedy ten stopień trudności się zwiększał, mniej lub bardziej, radziliście sobie z tymi zagadkami. To już piąta tego typu. No i na pewno jest większym wyzwaniem niż te poprzednie. Mam tylko nadzieję, że nie okaże się zbyt trudna, bo jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi, a przy tak dużych pieniądzach jak 5000 zł, naprawdę byłoby szkoda, gdyby zabrakło chętnych, żeby po pieniądze sięgnąć. No, trzeba znać rozwiązanie. To jest ta niestety kwestia, z którą być może część osób miała poważny problem, bo to jest tego typu zagadka, przy której no nie mogę Wam powiedzieć, że jak spróbujesz, na pewno Ci się uda znaleźć rozwiązanie. Myślę, że mogło się kilka osób przyglądać tej zagadce i po prostu nie znaleźć tej pszczółki. Ta różnica jest sprytnie wkomponowana w ten obrazek, więc może się zdarzyć, że przyglądasz się właśnie tej pszczółce i wcale nie widzisz tego, że to właśnie ten obrazek, o który nam chodzi. Trafiając tutaj do studia, nie tłumaczymy, na czym polega różnica. Podajemy współrzędne tego obrazka, czyli literę i cyfrę. To co? Kto gotowy, żeby sięgnąć po nawet 5000 zł? To gotowy, no bo gdybym zapytała, kto chętny, to podejrzewam, że chętnych by chociaż kilka osób się znalazło, jeżeli ktoś jest o tej porze przed telewizorem. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby do studia zgłosiła się osoba, która
zna rozwiązanie, wie, która z pszczółek od pozostałych się różni. Nawet 5000 zł do wygrania. Przypominam jeszcze raz numer i mam nadzieję, że będziemy mieli z głowy tę zagadkę i będziemy mogli się skupić na czymś być może prostszym, bo przynajmniej nie będzie obawy, czy ktokolwiek spróbuje, a tutaj ta obawa niestety jest. Aż 50 obrazków mogliście się poddać. To co? Kto widzi obrazek? 704, 304, 310. No i teraz. Mam nadzieję, że zapisałeś sobie gdzieś te współrzędne na kartce, żeby nic nie wyleciało z głowy, nie umknęło, no bo przy tak dużej kwocie są emocje, kiedy sięgamy po takie pieniądze i może się okazać, że gdzieś ta odpowiedź po prostu wyparuje. Litera i cyfra, współrzędne tego obrazka. Kto gotowy? Kto wybrał numer do studia? 704, 304, 310. Nie poddajemy się. Są duże pieniądze do wygrania, a najwyższa pora, żeby kolejna zagadka miała okazję pojawić się na ekranie. Kto nam w tym pomoże? No śmiało, bo przy takiej kwocie naprawdę nie chcielibyśmy zmieniać zagadki bez zwycięzcy, ale jeżeli nie pozostawicie nam wyboru, reżyser będzie zmuszony tutaj niestety jakieś kroki poczynić. No bo jeżeli zagadka jest za trudna, no to nawet jeżeli do wygrania są tak duże pieniądze, to i tak lepiej zagadkę zmienić, niż czekać na zwycięzcę i się nie doczekać. No tutaj nie może nam reżyser ułatwić tej zagadki, no bo szukamy jednego obrazka różniącego się od pozostałych, także nie da się tutaj na przykład jednego obrazka odpuścić. No po prostu, albo sobie ktoś poradził z tą zagadką i sięgnie tu i teraz po nawet 5000 zł, albo przejdziemy do kolejnej zagadki bez zwycięzcy. Tego bym nie chciała, wy myślę również, no ale dopóki nie słyszę telefonu, nie wiem, czy ktoś z zagadką sobie poradził, czy ktoś spróbował i był na tyle spostrzegawczy, żeby znaleźć tę pszczółkę. Jeżeli usłyszę telefon w studio, będę wiedziała, że ktoś dał sobie radę. Także no, ja do was zadzwonić nie mogę, to wy musicie podjąć tę decyzję jak najszybciej, oby jak najszybciej, i sięgnąć po nawet 5000 zł. Jeszcze jest szansa. Ale nie czekajcie, aż będzie za późno. No, reżyser mówi trzy chwile na taką ostateczną decyzję, szybką reakcję z waszej strony i jeżeli nie usłyszymy telefonu, to chyba trzeba będzie zmienić zagadkę. 704, 304, 310. Ja naprawdę bardzo chciałabym, żeby ktoś z was sięgnął po nawet 5000 zł, ale z drugiej strony no, popieram reżysera, jeśli chodzi o to, że to czekanie na zwycięzcę, jeżeli ten zwycięzca ma się nie pojawić, jeżeli zagadka jest zbyt trudna, może faktycznie nie ma sensu. Dwie chwile. Thank you.
no, coraz mniej czasu. Troszeczkę mnie to martwi, bo no, naprawdę byłoby szkoda zmienić zagadkę bez zwycięzcy, tym bardziej, że do tej pory naprawdę dobrze Wam szło. No już tyle zagadek za nami. I tych prostszych, typowo rozgrzewkowych, i tych trudniejszych, przy których już trzeba było wysilić wzrok i na pewno wykazać się sporą spostrzegawczością. Czy tutaj też ktoś dał sobie radę? Bo potrzebuje jednej osoby. No, gdybyśmy tutaj mieli czekać na więcej osób, które poradzą sobie z tą zagadką, na więcej telefonów, mielibyśmy poważne obawy, czy coś takiego będzie miało miejsce. Natomiast jedna osoba, została ostatnia chwila. Śmiało, jeżeli udało Ci się znaleźć tę pszczółkę, znasz współrzędne tego obrazka, zapraszam do studia. 704 304 310. Jeszcze jest szansa, żeby sięgnąć po nawet 5000 zł. No ale to Wy decydujecie o tym. Czy zgłaszacie się po wygraną, czy dajecie sobie szansę i wybieracie numer do studia, czy odpuszczacie i dajecie wygrać komuś innemu. A może po prostu próbowałeś znaleźć rozwiązanie, nie udało Ci się i teraz oglądasz program, bo jesteś ciekawy kto. No i przede wszystkim, jakie poda rozwiązanie i gdzie ta pszczółka się ukryła. No, mam nadzieję, że telefon bardzo szybko usłysza i żebyśmy jak najszybciej przeszli do czegoś prostszego jednak, mam nadzieję, skoro z tą zagadką jest taki problem. No, czas minął. To co? Czy usłyszę telefon? 704 304 310. Budzimy się, nie śpimy jeszcze. Ja wiem, że to jest bardzo późna pora, ale z drugiej strony, jeżeli do tej pory nie poszedłeś spać, a udało Ci się rozwiązać zagadkę, to szkoda by było po prostu teraz zasnąć. Przyjemnie będzie się zasypiało, wiedząc, że na koncie pojawi się nawet 5000 zł. No ale trzeba powalczyć o te pieniądze. Jeszcze nie usłyszałam telefonu, także jeżeli spróbujesz, może właśnie Ciebie za moment usłyszę. 704 304 310. No uwaga. To co, nikt sobie nie poradził? Mamy zmienić tę zagadkę? No jeszcze szansa jest. No naprawdę trudno jest podjąć reżyserowi decyzję o zmianie zagadki, kiedy proponujemy tak duże pieniądze. Tym bardziej, że reżyser mówi, no Ewa, jeżeli domagasz się prostszej kolejnej zagadki, no to za 50 zł. Tutaj jeszcze jest szansa na nawet 5000. No to kto? No może niepotrzebnie reżyser się tak rozpędził, no bo z jednej strony sprawnie rozwiązywaliście poprzednie zagadki, więc pomyślał, no dlaczego nie, będziemy próbować coraz trudniejsze, a może po prostu wystarczyło się zatrzymać na pewnym poziomie trudności i nie testować widzów coraz trudniejszymi zagadkami, tylko cieszyć się, że sprawnie rozwiązują zagadki te nie najtrudniejsze i na tym poprzestać. No ale reżyser się rozpędził, mówi, no tak sobie widzowie radzili, to myślałem, że dziś jest dobry moment na te trudne zagadki. Mówi, dobra, ostatnie 2 minuty
na przyjrzenie się tej zagadce w powiększeniu. Może jeszcze chcielibyście zerknąć na tę zagadkę. Czyli co, teraz nie dzwonimy, przyglądamy się i sprawdzamy, być może upewniamy się, gdzie znajduje się ta pszczółka, która od pozostałych się różni. Mam nadzieję, że to chwilowe powiększenie tak na koniec zagadki Wam pomoże. Uwaga, czas, start! Coraz mniej czasu, niecała minuta, a jeszcze nie usłyszałam telefonu. No, za moment, kiedy wrócimy do studia, będę czekała na telefon od kogoś z Was, także mam nadzieję, że te 40 sekund nam wystarczy. Wykorzystajcie tę szansę, że jeszcze na moment reżyser powiększył tę zagadkę, żeby się upewnić, czy na pewno nie ma nikogo, kto by sobie z nią poradził. Zerknijcie jeszcze raz, zostało pół minuty. Może to wystarczy. Może gdzieś w tym momencie dopiero udało Ci się tę pszczółkę znaleźć. Jeżeli tak, masz kilkanaście sekund jeszcze, żeby się upewnić, zapamiętać współrzędne i za moment, mam nadzieję, usłyszycie w studio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To co? Wybieramy numer. 704. 304, 310. Kto znalazł tę pszczółkę? No, śmiało, potrzebuję jednej osoby. Nawet 5000 zł do wygrania. Czy ktokolwiek sobie poradził? Litera i cyfra. Reżyser mówi, że radziłby się pospieszyć tym osobom, które chcą sięgnąć po te pieniądze i znają odpowiedź, bo musimy kończyć nie tylko zagadkę, ale i program. No, spodziewałam się, że to prędzej czy później nastąpi, bo więcej czasu zajęła nam ta zagadka niż reżyser przewidywał. Co za tym idzie, nie zdążymy przejść do kolejnych, nawet tych prostszych, bo po prostu nie mamy na to czasu. Natomiast i tak myślę, że sporo zagadek udało nam się dzisiaj rozegrać, więcej niż czasami ma to miejsce przy tych zagadkach na spostrzegawczość, co znaczy, że faktycznie nawet jeżeli nieliczne grono przed telewizorem, to jednak te kilka osób, które faktycznie są mocne w tego typu zagadkach. No to potrzebuję jeszcze jednej takiej mocnej w te klocki osoby, która poda mi odpowiedź, która znalazła tę pszczółkę, która od pozostałych się różni. Litera i cyfra. 704 304 310. Czekam na telefon.
No, czy ktoś dał sobie radę? Bo słuchajcie, po pierwsze, do wygrania naprawdę duże pieniądze, nawet 5000 zł, a po drugie, kończymy nie tylko zagadkę, ale i program. Także nie będzie kolejnej szansy dzisiaj, nie będzie kolejnych pieniędzy. To jest ostatnia szansa na wygranie pieniędzy w dzisiejszym programie. Bardzo szybko, sprawnie wygrywaliście pieniądze przy okazji każdej poprzedniej zagadki. Kolejnej już nie będzie. Ale jeszcze z tą ktoś może dać sobie radę. Mam nadzieję, że tak się właśnie stanie, bo naprawdę byłoby szkoda zakończyć program, nie rozdając pieniędzy przy okazji tej ostatniej zagadki. Jedna osoba. Kto? Ja wiem, że no problem polega na tym, że no, o ile poprzednie zagadki też nie najprostsze, ale składały się z mniejszej liczby obrazków. Było 20, 25 obrazków, zaczynaliśmy od 9. Jak pojawiło się 50, to podejrzewam, że większość z tych no, już nielicznych osób przed telewizorem po prostu machnęła ręką i powiedziała nie. Za dużo obrazków nie szukam, bo za dużo szukania, jest późna pora. Po prostu jestem zbyt senny. Część też osób być może zdążyła się poddać, zanim w ogóle ta zagadka pojawiła się na ekranie, no bo jednak o takiej godzinie to raczej osób ubywa niż przybywa przed telewizorem. Także jeżeli ktokolwiek tam po drugiej stronie ekranu jest i chciałby sięgnąć po nawet 5000 zł, to informuję, że to jest ostatnia szansa w dzisiejszym programie. Trudna zagadka, ale jeżeli udało Ci się znaleźć tę pszczółkę, to naprawdę szkoda by było odpuścić i nie sięgnąć pod tak duże pieniądze. Nawet 5000 zł do wygrania. No to kto wie? Szybka odpowiedź, bo litera i cyfra. No ale żeby tę szybką odpowiedź podać, to na pewno sporo czasu trzeba było tej zagadce poświęcić. Kto jest na tyle spostrzegawczy? Ma to dobre oko. Potrafi wychwytywać takie elementy, na które ktoś inny w ogóle nie zwróci uwagi. Ja wiem, że od takiej godzinie, nawet jeżeli jesteśmy osobami spostrzegawczymi, to możemy sobie po prostu z taką zagadką nie poradzić. Kiedy umysł zmęczony, kiedy wzrok już no, po całym dniu, umówmy się, mało sprawny. Ale może ktoś jednak... No za trudne te zagadki reżyser serwuje. No, mógł poprzestać na tych... może nie najprostszych, ale na tych, gdzie było ich 25 obrazków, 20, 50 to jednak za dużo. No ale to tak jest. Reżyser się cieszył, że tak szybko, sprawnie rozwiązujecie każdą kolejną zagadkę, mimo że robiło się coraz trudniej. No to się po prostu chyba zagalopował z tym poziomem trudności. Mówi 1,5 minuty i się żegnamy. No nie ma wyjścia. Czas, start. Jeżeli wiesz, jaka jest odpowiedź, no to wiesz, jak trafić do studia. Numer jest cały czas widoczny na ekranie. Możesz tutaj dzwonić zarówno z telefonu komórkowego, jak i ze stacjonarnego. Ważne, żeby jak najszybciej wybrać numer do studia, bo za chwilę może się okazać, że albo będzie za późno, bo się pożegnamy, albo ktoś inny cię po prostu wyprzedzi. Byłoby szkoda, gdyby teraz na finiszu zagadki, na finiszu programu ktoś po prostu był szybszy od ciebie. Jeżeli znasz rozwiązanie, powalcz. Wybierz numer do studia. Może wybrałeś numer raz. No, warto ponowić próbę, jeżeli tym razem będziesz najszybszy, to ciebie usłyszę tutaj w studio i powalczysz to nawet 5000 zł. Zostało nam 50 sekund. Litera i cyfra, współrzędne tego obrazka, który od pozostałych się różni. Zostało 40 sekund. To nie jest taka oczywista różnica, jak przy innego typu zagadkach, gdzie na przykład na jednym obrazku coś jest, na drugim nie ma. Tutaj ta różnica jest sprytniej wkomponowana w te obrazki. Może dlatego do tej pory nie usłyszałam telefonu. Już abstrahując od tego, że jest bardzo późno i pewnie nieliczne osoby w ogóle po drugiej stronie ekranu są. No, kilkanaście sekund. To jeżeli ktoś jeszcze nie wykorzystał szansy, nie wybrał numeru, to najwyższa pora, żeby to się wydarzyło. 704-300-410. Uwaga! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Ja już odkładam te pieniądze, sięgam po kopertę z pytaniami, no i czekam na telefon. No, kto gotowy? Bo kończymy zagadkę, kończymy program.
Jeżeli zdecydujesz się dopiero za chwilę, może się okazać, że będzie za późno. Jedna osoba potrzebuje jednej osoby. To wystarczy. Jeżeli znasz rozwiązanie, jedna osoba wystarczy, żebyśmy mogli zakończyć ten program jak należy. Żeby ktoś z Was jeszcze zdążył sięgnąć po nawet 5000 zł. Mnóstwo pieniędzy do wygrania, no ale czy jest ktoś, kto poradził sobie z zagadką? Słuchajcie, to nie może tak być, że się pożegnamy bez zwycięzcą. Teraz zaczynam żałować, że nie nakłoniłam reżysera do zmiany tej zagadki, póki była na to szansa. Ale z drugiej strony nie mogliśmy przewidzieć, że ta zagadka zajmie nam tyle czasu. No dobrze, trzy szybkie chwile ode mnie i mam nadzieję, że to wystarczy. Trzy, kończymy zagadkę, kończymy program. Jeszcze jest szansa. I czekajcie na ostatnią chwilę, bo często bywa tak, że czekamy, jeszcze zwlekamy, jeszcze się zastanawiamy, szukamy telefonu, a potem się okazuje, że albo jest za późno, albo po prostu ktoś nas wyprzedzi o tę sekundkę, ale kiedy my będziemy się wahać, ktoś inny wykorzysta szansę i wybierze numer. Byłoby szkoda, gdyby nikt nie sięgnął po nawet 5000 zł. Najwyższa nagroda dziś w programie. Wygrywaliście dzisiaj pieniądze, sporo osób wygrało, ale te mniejsze pieniądze. Teraz ktoś może sięgnąć po nawet 5000. Kto? No, nie pytam kiedy, bo im szybciej to się wydarzy, tym lepiej, tym większa szansa, że jeszcze zdążysz. Dwie chwile. Naprawdę nie ma już nikogo przed telewizorem? No i uwaga, ostatni moment. Ja bym poczekała dłużej, gdybym miała taką możliwość, ale wiecie, że w telewizji każdy program ma swój określony czas, ten również. No i niestety dobiega końca. Litera i cyfra. Kto sobie poradził? Kto znalazł tę pszczółkę? Trudna zagadka, ale możliwa do rozwiązania. Jeżeli komuś się udało, szkoda by było, gdyby nie sięgnął po wygraną. Nawet 5000 zł. No i czas minął. To co, ja teraz muszę usłyszeć telefon, albo po prostu się żegnamy. No jeżeli nie usłyszę telefonu, to muszę pokazać rozwiązanie. To reżyser to rozwiązanie zaznaczy na ekranie, ale wtedy będzie już za późno. Jeszcze się nie zaznaczyło. Jeżeli teraz wybierasz numer, to jest szansa, że zdążę cię usłyszeć. No ale to musi być teraz. I? To co, mam się pożegnać bez zwycięzcy?
Słuchajcie, no tak nawet trochę trudno uwierzyć, bo wiem, że potrzebowaliście więcej czasu, ale miałam nadzieję, że mimo wszystko usłyszę telefon, bo sprawnie radziliście sobie dzisiaj z tymi zagadkami. Sporo zagadek rozwiązanych. Została ta jeszcze jedna. Czy ktoś zdąży? No jeżeli mam usłyszeć telefon, to teraz. 704 304 310. Jeżeli ktoś teraz wybrał numer do studia, to za chwilę będzie po zagadce. No, kończymy program. To co? To co? Pokazujesz, Piotrek, rozwiązanie, tak? Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź w ostatniej chwili. Dobry wieczór, E2. E2, sprawdzamy. To jest bardzo dobra odpowiedź, 100 zł jest już Pana, a teraz przechodzimy do pytań bonusowych. Mam nadzieję, że jest Pan gotowy, życzę powodzenia. Proszę podać imię i nazwisko polskiego ministra spraw zagranicznych. Ojej, się tak zmienia szybko, że... Ostatnio głośniej o tym ministrze ze względu na te wszystkie sytuacje. Grzegorz Schetyna? O, do którego państwa należy Wyspa Korfu? Szkoda, do Grecji. To taki dosyć popularny kierunek turystyczny. Troszeczkę długo zastanawiał się Pan nad pierwszym pytaniem, dlatego pewnie zabrakło czasu na kolejne, ale życzę powodzenia przy okazji kolejnych zagadek. Gratuluję wygranych Państwu dzisiaj, życzę kolorowych snów i do zobaczenia jutro o 1:15. Dobranoc.